Cześć, siemanko, witajcie w kręcinku z M-Klika. Wiem, że długo M-Klika nie było, bo chyba za 3 tygodnie, ale tak jakoś, nie wiem, wyszło. Bo inne serie były, choćby Leron i Erlengrat jakoś się pojawiał, a M-Klika jakoś tak, nie wiem, nie mógł się pojawić. Ostatni zapis miałem 15 kwietnia. Dzisiaj 2 maja. Ten film też dzisiaj 2 maja. Oczywiście dalej żywujemy rzepak. Znaczy pracownik sobie kosi, ja będę dzisiaj nowy nabytek pro. Tym nowym nabytkiem to sobie trochę porobimy. A wiadomo, pracownik niech sobie w tle kosi tam ten rzepak. Dawaj, rurę cię wysypię od razu, synu. Zapomniałem, że mam ten pomad włączony, tylko miałem wypuścić, a nie trójkę. Kurde, widać, że dawno nie podjeżdżałem do kombajna. Coś trafić nie mogę. Wczoraj podjeżdżałem, ale to 15 była. W 15 ten strumień też inaczej trochę działa. Ja muszę zacząć, czym moja owsianka doszła. Na numer 72. Nie skład, tylko wzrost. Nie się wzrost jeszcze dał. Tutaj sobie zaparkuję i będzie dobrze. Oczywiście MacBook 8X potrzebuje do tej nowej maszyny. Ile mam FPS? 33 FPS mam w tej grze. A mam FPS-ów tyle, dlatego że mam bardzo wysoką grafikę ustawioną. No. Właściwie to nie wiem, czy to moje oświetlenie się nie wyłączyło. To od czarnego. I tak widzę, jakby to oryginalny farming był. Ale dobra, niech jest na razie. Tutaj długo nie był save odpalany, może też przez to. No jednak skrapiłem dużo rzeczy. Tak mi się wydaje. A co tam mam w sklepie? Poszło obóz. A, to jednak wszystko pozabierane było, dobra. Czy poszło obóz został? Ale krowy to nie w dzisiejszym odcinku. Krowami się zajmiemy w kolejnym odcinku. Jak już będzie słoma. Skoro sprzedaję kultywator, to co trzeba kupić? Kultywator. 14 tysięcy sprzedaj. Przebiegnę się do sklepu, już nie będę tak klikał, no bo to po co? Tutaj. Kultywatory. Gdzie jestem? Tu jest koralin, dziewiąteczka, tablice rejestracyjne oczywiście. Czemu to przeskoczyło? No czemu ta tablica przeskakuje? Bery. O. No i tak ma być. Umiejscowienie tylko z tyłu. Kolor damy sobie case'a. Dobra, ok. Ustawienia kół. O, te, bo mają lepszy bieżnik to kół. 87500. 8,4 metra, więc
Dobra, zapomniałem. Musiałem kupić jakiś sprzęt, żeby to się oświetlenie włączyło. Ponieważ to tak działa w farmingu. O, i teraz widać różnicę. Że teraz są dużo ładniejsze kolory niż wtedy są były. Oczywiście oświetlenie to jest czarnego, jakby ktoś pytał. Od czarnego. Bardzo fajna rzecz. Tą drogę miałem kiedyś? Nie wiem nawet. Nie wiem, ale się przejadę. Koraliny jeszcze nie robiłem. McCormick oczywiście. Bo wiadomo, że na kontraktach ten koralin jest z John Deere'em zawsze. Tym RX-em, tym na gąsienicach podwójnych. Myślę, że ma z przodu i z tyłu gąsienicę. Ale powiem, że McCormick jeszcze nie robił. On ma 320 koni wymagane, a on ma 310, więc McCormick jest lekko słabszy od tego koralina, w sensie mocowo. Ale widać, że idzie robota to. To będzie szło, ja wam mówię. To będzie szło. Zobaczy tam. Ładnie robotka idzie tym koralinem. Znaczy zobaczymy jeszcze na długość, jak to będzie szło. Sobie już te poprzeczniaki wyrobię. Czyli to już będzie... Właśnie on ma chyba taką szerokość samą na header, bo header ma 8,5 metra, a on ma ten ma 8,4, no to header jest tam 10 cm szerszy. Ty, ale kamieni nie wykopuje. Czyżby miał je wyłączone? Dobra, czekaj, zaraz na prostym, jak tutaj puszczę go na prostym, to zobaczymy. Czy mam kamienie wyłączone, czy po prostu... nie wiem. Dobra, fajnie idzie robotka. I gdzie to było? Gdzieś w ustawieniach, ale... Czekaj. Plon i rozwój to nie... Tak, kamienie w polu są włączone. Więc... Czemu nie wykopuję ich? Nie wiem, nieważne. Może ty na tyle lepiej, że ich nie wykopuję. Przynajmniej czyściutkie pole będzie. Nie będą się męczyć tą zbieraczką na kamieni. Jeździć po tym polu, po tym. No dobra. 80%. Ale to... Kurde, nie weźmie. Dobra, jak przyjdzie tego zwolnić, to przyjadę kombajnem sobie, bo przyszedł chyba. Nieaktywne miejsce, tylko spadkę. O! Wapno! Wapno. Więc kolejny odcinek będzie wapnowanie. Robotka idzie, mam... A, bo miałem mówić w każdym odcinku ile godzin, a jest 10. Jest godzina 10:00. Godzin 252 w tym farmingu, więc powolutku się jakoś tam wbijają. Na 2 tygodnie mam 10 godzin, więc dzisiaj trochę nadrobię to, bo wiadomo, dzisiaj trzeba trochę ponagrywać, bo jest poniedziałek. Jest majóweczka, więc trzeba trochę pocisnąć.
Ten odcinek na dzisiaj na 11 stawię, więc nie chcę zbytnio długiego robić, więc jak to uprawię pole, to skończę odcinek. Bo też nie chcę zbytnio długiego odcinka robić, żeby na 11 się wrzucił. Zdążył do 11 wrzucić się. I potem muszę iść na Elengrad? Elengrada nagrać, potem ci nie chcę zmontować. Ładnie. My ogólnie miałem na Elengradzie wyszło 8 rano, ale ja jednak tak wyszło, że wstałem o 9.20, a chciałem wstać o 8. Bo troszeczkę nie wyszło, no. Troszeczkę niestety nie wyszło. Słodki ananas, żółty ananas, słodki miód. Patrz, nawet nie dojechał. No myślałem, że dojedzie do końca, ale jednak nie dojechał. No dobra, wysypiemy to raz, dwa. Powiem wam, że ten koralinę fajnie wyszło. To jest ten mniejszy makornik, może siać od razu, nie? Więc też. Mam swoją szóstkę. 6-metrowym silnikiem. Dobra, w sumie mogę na drugą przyczepę sypnąć, bo co? I tak, by nie wlazła. Łotki ananas. Dobra, nasypię tą przyczepę. Jadę go puści, żeby kosił już. Puszczę go na pół przejazdu. Po to, aby... Na pół headera o sobie. Po to, aby on zdążył wrócić. Bo nie chcę się całym kombajnem dymać, w sensie wracać z powrotem. Więc puszczę go na pół headera. Niech on zrobi dwa przejazdy po prostu i tyle. Szczerze mówiąc, nie chcę się tam z góry, z tamtego rogu go ściągać. Więc niech sobie pojedzie na dwa razy, a wiadomo. A że taki ten klimat żniw będzie lepszy. Bo będę trochę bliżej kombajnu i tam kombajn gdzieś w tle będzie sobie jeździć, to też fajnie. Tylko cacka wygląda to świetlenie, to mi się tak podoba. Też mi się podoba, że jest kolejny odcinek z Elengradu dzisiaj nagrywany. I potem chyba z Elengradu przenoszę się może na Hoytberen, jak mi się będzie chciało. A jeśli nie, to na 15 po prostu. Daj mi na wszystko nagrywać. Bo ten mapsa też trzeba nagrywać. Kurde, Felsruna też trzeba tak mapsa nagrać ze sprzedaży. Tak trafiło wszystko, widzę, że tak koło siebie. Bo teraz żniwa będą w 15 na Wielmożej. Jutro. Tak, jutro na kanale będą Wielmoże na wedzie. Potem na środę wypada Elengrad, też będą chyba żniwa. Na czwartek wypada... O, nie wiem. Ale chyba albo Mazowiecka, albo Czechy. Jedno z dwóch. Nie wiem, zobaczę co nagram. Szczerze mówiąc, wolałbym Czechy dokończyć sobie te siane koce, tak? Ale no nie wiem. Czas pokaże. Z Elengradem najgorzej jest to, że trzeba to jeszcze wyrenderować, bo tam napisał już mam zrobionego. Ze sprzedaży. Tym zanim ja to wyrenderuję, jest 40 minut odcinka. Będzie około 40 minut odcinka. Tam coś się powiedzieć. Tu będzie około z 1,5 godziny renderowania, coś tak czuję. Pewnie waga z 5 giga filmu, więc troszeczkę będzie coś się wrzucać, ale wiecie. Ale dam radę.
pomocnik jest, zakończył pracę. No i to mi się podobało, że on zakończył w tym miejscu pracy. Bardzo ładnie. Właściwie nie wiem, czy na mnie tylko nie będą się zacząć kolejnego pola uprawiać. Czyż tam te pola i tak będą się uprawić? No... Dobra, uprawię, bo mogą sobie pierwotną rzucić. Potem to uprawiać, ale wie to. Siewnikiem zagarnę i to jakoś tak nie przeszkadza jak brązowi, że jest wapno. Może trochę kolory ciągniki zmieniają, ale to... I to tam zbyt nie przeszkadza, szczerze mówiąc, to wapno. Więc mi to tam obojętne, szczerze mówiąc, czy jest wapno, czy go nie ma. Już takie... Takie kulturowanie po wapnie by było lepsze, tak, żeby to wymieszać, ale wiadomo, siewnikiem też tymi talerzami coś tam wymieszasz. Dobra, wysycie dwie tony i zgaszę cię. Bo w tym farmingu działa tak, że jak zgaszyć kombajn, to już nie sypie. W starych farmingach mogłeś tam gasić kombajn i wyszedłeś z kombajnu też sypał. Znaczy teraz jak jest silnik zgaszony, to tylko sypie. Znaczy jak jest silnik odpalony, to jak wyjdzie z kombajnu, to dalej sypie, ale jak jest zgaszony silnik, to już ci nie wysypie. No wtedy to takie trochę jakby nie było realniejsze, nie? Bo w realu jak jest kombajn zgaszony, to też nie wysypiesz. Więc jakiś sens to tam ma. Kurczę, jeszcze 3 godziny zanim się ten turniej z jajcami skończy w Coinmasterze. Co? Czy masz 12 zakrętów na stanie? Coś się chyba zbugowało w tej grze. A nie, 8. No to powinienem mieć 6. Powinienem mieć 6, a dostałem 12. Dobra, nieważne. A, bo to się zbugowało, dobra. Jak jedno zakręcenie zrobiłem, to zrobiło się nagle 5. Tak jakby podwójnie mi to naliczyło, nie wiem dlaczego. No i dobra, i pole skończone. Ostatni przejazd i pole skończone. Powiem wam, że bardzo fajnie idzie to robota tym koralinem. Lemkienem. Dobra, ostatnie zakręcenie i koniec. Wychodzę z tej gry. Wrócę o 13. Już będą kolejne zakręcenia i ten turniej się z jajkami skończy. Więc lecimy. Ile mam minut? 19, no to akurat 20 minut. Dobra. Pole uprawione. Miniaturkę sobie zaraz po odcinku dowalę, więc 2 godziny 40 minut, dobra. Więc co, widzimy się już jutro na timelapsie, a na odcinku głosowym widzimy się w środę. W środę na Elengradzie się widzimy, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie ten kanał, podajcie kolejne filmy. Na kolejne filmy. Na razie strzałeczka. Tak, tak. To jest to. 20 minut odcinka, więc akurat na szybciutko, na razie.